Specjalnie dla Uniwerek TV, z Festiwal BOSS, dla nas Marcin Osman, specjalista od biznesu, który o biznesie wie wszystko. Cześć! Prawie wszystko, prawie wszystko, prawie wszystko, nigdy nie można wiedzieć wszystkiego, to są ciągłe eksperymenty. Gdybym wiedział, to bym błędów nie popełniał, a takowe popełniamy. Wydałeś książkę pod tytułem Biznes Ci Ucieka, ale... Podsumowując, tak trochę, co zrobić, żeby ten biznes nam nie uciekł? Jak go gonić? Odpowiedź jest banalna, czyli robić go, znaczy doświadczać, testować, eksperymentować. I często mam pytania od ludzi, od studentów, od młodych ludzi, od czego rozpocząć. I mówią, pomysł na biznes, aplikacja jakaś tam, a ja mówię, to jest moja słynna odpowiedź, już kopiuj w klej, zacznij sprzątać toalety, jedź do Australii zbierać mango, Albo noś kartony w magazynie, w firmie u znajomego, żeby doświadczać prawdziwej pracy, a nie wirtualnej pracy, nie pracy nieprawdziwej, czyli takiej odralnionej. Bo kończą się studia, masz doświadczenie, byłeś tu, tam, i zostajesz nagle w pysk tym, że to, co robisz, to, co myślisz, w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A widzę zdobyta przy noszeniu kartonów, jak wygląda biznes, jaka jest etyka pracy, czym jest teamwork, czym jest e, trudność dogadania się z współpracownikiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są doświadczenia, jakie możesz łapać znacznie wcześniej, niż ten biznes się dzieje, czyli rekomenduję przygotowywać się do biznesu, jeśli chcesz zobaczyć w ogóle, czy biznes to ty, jak najwcześniej, na czyichś biznesach, w czyichś biznesach. Wspominasz często o pogodzie ducha, ale biznes kojarzony nam, biznes kojarzy nam się często ze stresem, więc to, to, tro, trochę jest to takie przeciwstawne. Jak zachować tą pogodę ducha? To nie jest przeciwstawne, bo nawet nie chodzi o pogodę ducha, tylko pytanie, czy masz energię, drive do tego, żeby w chwilach trudnych i tak iść dalej. Nauczanie masz tak samo. Masz trudniejszy dzień, gorszy egzamin, trudniejsze kolokwium, też masz stres i też to, przez to przychodzisz. Z słówią, jak się uśmiechniesz, jest łatwiej. To nie jest taki pusty optymizm, tylko pytanie, czy wiesz, po co to robisz? Wiesz, że to jest przejściowe, wiesz, jak się zregenerować, wiesz, skąd brać inspirację. To, to są te rzeczy, które napędzają mnie do działania. Nieważne, czy jest to życie prywatne, biznesowe, uczelnia, wyjazdy, czy bycie w biurze po prostu. W przedsiębiorstwach często nadchodzą kryzysy, te mniejsze lub te większe. Jak przekuć porażkę w sukces? Przerabiając błędy i przekucie porażki w sukces nie zawsze jest natychmiastowe. Czasami znaczy, porażkę przekuć na nie popełnianie błędów, czy tego właśnie błędu. To nie gwarantuje, się sukcesu. No bo przykład. Robisz coś, tracisz pieniądze. Wziągasz tego lekcję, odrabiasz te pieniądze, żeby mieć zero. Nie? I dopiero z tego miejsca patrzysz, czy ta strategia pozwoli ci zarobić dwa razy więcej, większe pieniądze, niż wcześniej w tym pierwszym przypadku, jakie straciłaś. Kiedy jesteśmy młodymi przedsiębiorcami wchodzącymi na rynek, jak powinniśmy stargetować grupę odbiorców? Czy musimy koniecznie zaczynać od tej mniejszej, np. młodych ludzi, czy mogą to być osoby starsze? Czy taki większy target to jest dla nas dużym utrudnieniem? Rekomenduję nie targetować, tylko podążać za pieniędzmi. Jeżeli masz produkt, który jest droższy niż budżet młodego człowieka, no to nie targetuj go w tym, ale z drugiej strony Mały budżet, ale na stole latek ma iPhone'a za 3-4 tysiące. Więc pytanie, czy on ma ten budżet? No ma. Na rzeczy, które on uważa, że są warte wydania takich pieniędzy. Ale już na przykład na kupno książki za 5 tysięcy powiem, że nie ma. Nie, książka za dużo, kupię na y, bazarze albo ściągnę z chomika. Jest kwestia, ale nie zrobi tego z iPhone'em. Więc to nie jest kwestia wieku, tylko realnej potrzeby, którą zaspokajasz. U osób, które prowadzą biznesy zwiększa świadomość tego, że pomysł, strategia, rekomendacja rozwiązanie jakiegoś problemu, zarobi mu bardzo dużo pieniędzy, więc jest w stanie zapłacić za edukację, albo konsultacje, albo za jakiś lifehack, jak ominąć problem, bo on go musi rozwiązać tu i teraz. Marketing jest bardzo rozbudowaną dziedziną, ale współcześni marketerzy yy, ostatnio nie tylko muszą... nie słuchamy. Dlaczego? Bo mówią nieprawdę, niesprawdzone rzeczy i przeszkadzają ci w biznesie, mówiąc, że powinno to tak, 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 tak wyglądać, a praktyce jest inaczej, czyli załóż fanpage na Facebooku. Ja mówię nie, sprzedaj ludziom, których masz na koncie prywatnym, najpierw w swoich znajomych. Yy, ucz się Facebook Adsów. Ja Wy nie, sprzedaj na Facebooku w, w grupach tematycznych bez reklam w ogóle. Czyli mówią, wydawaj pieniądze, zanim nie zarobisz. Nie, wydawaj być może pieniądze, jeśli je zarobisz, nie odwrotnie. A to nie jest tak, że oni może coraz bardziej naginają rzeczywistość i przedstawiają coś, co nie jest prawdą. Ale kto to Marketerzy? Tak, marketerzy. Myślę, że to ludzie tak mają taką tendencję. Nie to, że marketer, czy nie marketer, czy ktoś inny. Ludzie tak mają. Ale czy taki marketer teraz powinien mieć również umiejętności analityczne? No bo mówmy się teraz, marketing też polega na korzystaniu z aplikacji, z różnych systemów. Czy on powinien poszerzyć tą swoją wiedzę, nie tylko bazować na teorii, jakoś doszkolić się, nie wiem, z programowania na przykład? Niekoniecznie, no bo. Potrzebujesz widzieć, czy jesteś skuteczny w tym, co robisz. Są różne parametry oceny swojej skuteczności. Sprzedałem dzisiaj za 10 tysięcy na Facebook Adsach. OK. Zrobiłem to przez dotarcie do grupy 50 tysięcy widzów tej reklamy. Dobra. Jak to zmierzyć? To no musisz umieć czytać albo Excela, albo statystyki yy, reklam. Albo mieć takiego mistrza Norberta, który jest obok, który to analizuje u nas i ustawia. Czy ode mnie Norbert ma wizję, co chcemy osiągnąć, know-how takiego eksperta, takiego, takiego i razem wdrażamy to. Czy to jest teamwork? Młodzi studenci często zaczynają swoją karierę zawodową jako wolontariusze w różnych organizacjach non-profit, ale właśnie te organizacje czy bo im chyba jest trudno istnieć na rynku, ponieważ no nie mogą powiedzieć, że ich celem, co powinno być celem firmy jest nastawienie na zysk, no bo to byłoby sprzeczne z ich ideologią. Jak one mogą sobie poradzić na tym, w tym drapieżnym rynku marketingowym? No, część sobie radzi, część sobie nie radzi. Ci, którzy kumają, że potrzebują pieniędzy na opłacenie rachunków fundacji, mają pieniądze na opłacenie rachunków fundacji. Ci, którzy są społecznikami, dochodzą do momentu, w którym potrzebują pieniądze i się wywalają. Więc to nie jest sprzeczne, to jest spójne. Robię fundację, która musi mieć pieniądze, żeby realizować swoje cele. Może realizować swoje cele, ona nie musi wykazywać zysków w krs ale musi mieć środki na realizację działań, które ma w swoim statusie. Więc tak potrzebuje pieniędzy. A to są pieniądze, które pochodzą przychody minus koszty. To są pieniądze, jakie mogą inwestować w budowanie studni w Afryce. A co byś doradził przyszłym przedsiębiorcom, na razie studentom? Robić żeby... i gadać. Żeby się nie bali i założyli tą firmę. Nie zakładali firmy w ogóle. Jak się boją. Eksperymentowali w małym, małej piaskownicy, na czyichś biznesach, robiąc małe rzeczy w internecie. Jak się boisz, nie zakładaj firmy. Dzięki za rozmowę. Przyjemność.